Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w gminie Miedziana Góra to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości ponad 700 tysięcy złotych, który od roku 2018 realizujemy na terenie naszej gminy. W ramach projektu poprawiamy warunki lokalowe naszych uczniów, doposażamy sale w niezbędne, ale przede wszystkim nowoczesne i merytoryczne pomoce naukowo-dydaktyczne, jak również sportowe, dzięki czemu w naszej gminie mamy szkoły na miarę XXI wieku. A jak zmieniło się oblicze naszych szkół dzięki projektowi? Zobaczcie teraz sami. Nazywam się Piotr Kwiecień, jestem dyrektorem zespołu szkół w Kostomłotach II. Projekt obecny był naszym kolejnym projektem unijnym. W ramach tego projektu udało nam się wyremontować 10 sal lekcyjnych, udało się zakupić pomoce naukowe, a także doposażyć salę gimnastyczną i salę do gimnastyki korekcyjnej. I to, z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni, to zakup szafek uczniowskich. Dzieci nie muszą zabierać ze sobą do domu rzeczy, które nie są akurat im potrzebne danego dnia w domu, albo nie muszą przynosić. Odciążamy tym samym ich tornistry. To jest największa korzyść dla uczniów. Nazywam się Karol i mam 9 lat. Chciałbym Wam opowiedzieć o mojej szkole. Nasza szkoła jest bardzo fajna. Za oknem widać kolorowe krzesełka. Mamy 2 łazienki i 4 nowe sale. Jest też wiele nowych rzeczy i jest naprawdę fajnie. W ramach projektu Rozwój infrastruktury szkół nasza szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych. W pomoce została doposażona pracownia przyrodnicza. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach, jeżeli lekcje są podpierane pomocami, gdzie dzieci mogą wziąć do ręki, obejrzeć, dotknąć. Oprócz tej pracowni otrzymaliśmy wiele przyborów, które wykorzystamy na lekcjach wychowania fizycznego. Jako dyrektor tej szkoły chciałbym dodać, że dzięki temu projektowi szkoła praktycznie cała została odświeżona, odmalowana, mamy zupełnie nowe łazienki, dzieci mają szafki na podręczniki, na ubrania, mnóstwo pomocy dydaktycznych, praktycznie jesteśmy w stanie wykonać każde doświadczenie uczniowskie przewidziane programem nauczania. Naprawdę jestem zadowolony z tego projektu.